Tak jak Pan mówił w trakcie wręczenia nagród, działając na rzecz edukacji i sprawiedliwości społecznej od 2011 roku, broni Pan interesów rodziców, uczniów i nauczycieli szkół likwidowanych przez władze gminy Głubczyce, a także uczniów szkół wykluczonych przez władze powiatu oraz niesprawiedliwie traktowanych nauczycieli. Jakie były największe wyzwania, z jakimi się Pan zetknął na tej trudnej drodze? Panie redaktorze, pomaganie, mimo tego, że byłem nauczycielem przez prawie 20 lat, pomaganie w tych przypadkach było bardzo trudne, bo ono wiązało się z konsekwencjami. Ja byłem świadomy tego, co robiłem, ale wiedziałem jednocześnie, że pomagając mogę ponieść najsurowsze konsekwencje. I faktycznie takimi najsurowszymi konsekwencjami było to, że po tych blisko 20 latach straciłem pracę. To straciłem pracę nie za wyniki, bo byłem przez lata nagradzany wielokrotnie, tylko straciłem pracę za to, że broniłem szkół, które w danej chwili ktoś sobie wymyślił, że powinny zostać zlikwidowane, mimo że nie było uzasadnienia, bo to były szkoły pełne. Na przykład szkoła, która mogła pomieścić około 250 uczniów, miała w swoim zasobie 249 uczniów. Czyli gdybyśmy tak patrzyli realnie, no to ten jeden uczeń nie mógł zaważyć, czy tam kilku uczniów nie mogło zaważyć o losie szkoły. Natomiast to były wybory typowo polityczne. I ja, sprzeciwiając się temu wyborowi politycznemu, no poniosłem tą konsekwencję. Tą konsekwencję poniosła również moja rodzina, bo chwilę później pracę w zasadzie, można powiedzieć, że też może nie straciła, bo nie została zwolniona, ale była moja żona tak prześladowana, że po prostu złożyła wypowiedzenie. Natomiast mój nieletni syn wówczas poniósł konsekwencje w ten sposób, że jako uczeń szczególnie uzdolniony nie otrzymał nagrody, gdzie inne dzieci w podobnych warunkach otrzymywały tą nagrodę. Natomiast ja się nie zraziłem mimo wszystkiego i pomagałem nadal. Następnie, tak jak mówimy, była to walka o tych uczniów szkół wykluczonych. To jest tak może ogólnie bardzo powiedziane, ale nasi włodarze powiatu wpadli na pomysł, żeby dwie szkoły obdarować takimi dotacjami do biletów na przejazdy, natomiast jedna ze szkół miała być jakby pominięta w tym wszystkim. Wówczas jako osoba taka z zewnątrz, ale jednocześnie jako świeży radny, postanowiłem, że napiszę pismo do ówczesnego wojewody i wojewoda uchylił uchwałę, która została podjęta i po prostu jakby wyrównał te szanse. Natomiast jakby w takim, nie wiem, geście, nie wiem, protestu, gmina zrobiła to tak, że nie udzieliła nikomu tego wsparcia, co dla mnie może nie było dowodem na to, że się tak bezpośrednio udało pomóc, no ale było dowodem na to, że coś gmina zrobiła nieprawidłowo. Według mnie powinny te wszystkie dzieci otrzymać to dofinansowanie do dojazdów do szkół i byłoby to naprawdę sprawiedliwe. Podobnie było z nierówno traktowanymi nauczycielami, ponieważ niektórzy nauczyciele, to nie było akurat w mojej gminie, to było w jednej z gmin województwa opolskiego, gdzie później próbowano mi udowodnić, że ja robiłem kampanię wyborczą i zostałem w ten sposób pozwany do sądu. Natomiast tam nauczyciele z kolei mieli niepłacone za nadgodziny. I też rozmawiałem w tej sprawie z ministrem edukacji, byłem wówczas posłem na Sejm 8 kadencji. W ten sposób to była taka moja działalność w dziedzinie edukacji. I tak jak mówię, tutaj to były te najsurowsze konsekwencje. Pańska aktywność społeczna objęła także wsparcie mieszkańców województwa w ich indywidualnych sprawach oraz działaniach na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa. Czy mógłby Pan podzielić się jakimi konkretnymi przykładami lub sytuacjami, które szczególnie wywarły wpływ na tą lokalną społeczność? Tak, oczywiście. Tak jak powiedziałem wcześniej, stworzyliśmy razem z radnymi, bo to była inicjatywa, powiedzmy, nas wszystkich. Nie mogę tutaj wskazać, że to była konkretnie moja czy jakiejś konkretnej osoby, ale stworzyliśmy taki punkt konsultacyjny, w którym spotykaliśmy się z mieszkańcami. Radni w ramach dyżurów, ja w ramach dyżurów po posłowaniu. Jeśli dotyczy to sytuacji jeszcze z wcześniejszych chwil, to wówczas byłem również radnym i spotykaliśmy się, ale też spotykaliśmy się jako ludzie, jako zwykli mieszkańcy. Docierały do nas różne niepokojące sygnały, a to sygnały, że sąsiadowi pobudował jakąś, powiedzmy, komin, który nie spełnia warunków technicznych, zadymia, człowiek nie może mieszkać w domu, więc reagowaliśmy wówczas. Mieliśmy sytuacje takie, że oddawana była do użytku droga, a w drodze były montowane studzienki wbrew prawom fizyki, zamiast w dole, gdzie woda spływa, na górze, więc często udawałem się do powiatu, bądź też udawali się moi koledzy, czy do gminy i apelowaliśmy, żeby to zmienić, bo ten stan zagraża. Po prostu robi się wówczas na drodze teren zalewowy. W
przypadku kościołów, no tutaj jest sytuacja o tyle złożona, że ja jako mieszkaniec małego miasta otrzymywałem prośby, czy telefoniczne, czy też w sytuacjach jakichś spotkań od mieszkańców. Tutaj mieliśmy dzisiaj właśnie panią sołtys Proślic, którzy zwracali się do mnie, że może by mi pan pomógł, w jaki sposób mam napisać wniosek, gdzie ten wniosek złożyć, żeby uratować nasz lokalny kościół. Bo tutaj skupialiśmy się przede wszystkim na zabytkach, ale głównie były to kościoły. Te budowle potrzebują szczególnej opieki i szczególnego finansowania, bo to są lata zaniedbań i tam już 10 czy 15 tysięcy nie pomoże. Tam trzeba przynajmniej 100, 200, 300 i więcej tysięcy złotych. I taką pomoc też świadczyłem, podpowiadałem, gdzie trzeba zadzwonić, gdzie pozyskać, skąd wziąć ten wniosek, kto może takie środkami dysponować. I ci ludzie przy tej mojej pomocy, ewentualnie po moich sugestiach, kierowali się do osób, które pisały projekty, tworzyli takie projekty, zwracali się i faktycznie udało nam się kilka kościołów uratować, w tym drewniane kościoły, które dzisiaj są piękne, ludzie się cieszą, bo w takiej świątyni mogą przebywać z przyjemnością. To jest wyjątkowo trudna działalność. Co pana przez te wszystkie lata napędza, żeby tak działać społecznie w tak trudnej materii, jaką jest walka bardzo często z urzędami? To jest chyba tak, ja mam chyba tak od urodzenia, powiem szczerze, bo tak jak wspomniałem, przy dekoracji, przy otrzymaniu tej wspaniałej nagrody, ciągle trafiałem w miejsca, gdzie ta pomoc się odbywała. Też moi dziadkowie, rodzice wpajali mi, że trzeba ludziom pomagać. Dziadek szczególnie wpajał mi, że przysłowia są mądrością narodu i często powtarzał mi różne stwierdzenia, a najczęściej mówił mi, że jak dbasz, tak masz, albo ewentualnie, że dobro wraca. I no, ja przyjmowałem to tak samo, w takim duchu swoje dzieci wychowuję i uważam, że należy ludziom pomagać, szczególnie tym, którzy sobie sami nie są w stanie pomóc. Dlatego tutaj mówimy często o uczniach szkół, bo uczeń sam sobie nie pomoże, jak go ktoś nie pokieruje odpowiednio. Tak samo mówimy tutaj o ludziach, którzy zajmowali się kościołami. To są przeważnie ludzie starsi, którzy nie wiedzą, jak napisać wniosek, gdzie się udać po tą pomoc, ale też często ludzie, którzy byli osobami niepełnosprawnymi. Tutaj nie mogę powiedzieć, że działam bardzo prężnie, ale wspieram Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami, bo takie stowarzyszenie u nas działa. Oczywiście dzisiaj na gali był obecny wiceprezes i tutaj on mógłby odebrać w zupełności podobną nagrodę za to, co wykonuje dla tych dzieci. Robi ogrom pracy, ale mówię, moja praca jest taka bardziej ogólna. Ja jednocześnie, tak jak mówię, trafiłem do korporacji, gdzie udało mi się z osobami, które też dzisiaj były na sali, współpracować i wykonywaliśmy wiele pięknych akcji, chociażby dla dzieciaków z domów dziecka, z DPS-u, czy też akcje dla takich dzieci z domów ubogich. Jako poseł też takie akcje żeśmy przeprowadzali, ale później trafiłem również po drodze do administracji państwowej. Tam też pomagaliśmy różnym osobom, począwszy od rolników, a skończywszy również na petentach, którzy w różnych sytuacjach się do nas zgłaszali. Obecnie jestem prezesem Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i tutaj również pomagamy. Oczywiście pomagamy w inny sposób. Nie jest to pomaganie takie, że wyciągamy gotówkę, ale dotujemy mieszkańców, oczywiście coś za coś, czyli mieszkańcy chronią środowisko, a my dotujemy do wymiany pieców, dotujemy do zbiorników na wodę deszczową, czy też wody roztopowe i wielu innych inicjatyw, które są cenne, bo dzisiaj jest to potrzebne. I stąd chyba się wzięła ta moja działalność, że przez całe swoje życie gdzieś po drodze zawsze komuś pomagam i zawsze trafię na osobę, która się zwraca tą pomoc, a ja nie umiem odmówić i chyba tak będzie już zawsze. Podobnie, tak jak wspomniałem o swoich tutaj kolegach, czy to radnych, czy właśnie pani sołtys, czy pani poseł, otaczamy się tak wspólnie chyba, czy spotykamy się wspólnie jako właśnie te osoby, które chcą pomagać, więc ja mam to szczęście, że trafiam na niewielu ludzi, którzy nie chcą pomagać, a w większości na tych, którzy pomagają. I czasami mam takie wrażenie, że wszyscy wszystkim pomagają i oby tak było, żeby wszyscy wszystkim pomagali.